Hej widzowie, witam was bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, w którym omówimy sobie pana Winiego. Omówimy sobie to, co się z nim dzieje, właściwie to, co się z nim ostatnio wydarzyło, to dlaczego ja zdecydowałem się gdzieś tam w te naklejki znowu wejść. Jak widzicie, w lewym dolnym rogu jest ogólnie taki napis, że to jest nasz mem, co było zrobione właściwie na streamie dla żartu i uznałem, że zostawię to po prostu na filmie, bo nie wiem, jest to coś, co po prostu mnie bawi samo w sobie, że będziemy mieli taki kanałowy mem, tym bardziej, że wiem, że nasze community, jeżeli sobie upatrzy jakiś mem, też jest w stanie zrobić coś śmiesznego na rynku. I ja powiem ogólnie tak. Jeżeli chodzi o sam w sobie wzrost Winiego, powiedziałbym, że to, co się teraz dzieje, jest spowodowane przez dwa czynniki. Pierwszy to jest naturalnie jego wzrost z 10 do 16 groszy, co właściwie było widoczne wtedy, kiedy cały Antwerp zaczął, bym powiedział tak, odbijać. No bo jeżeli odbija, wiecie, tam legendy odbijają, kontender się odbijają, legendy autografy lecą do góry i tak dalej. No to cała ta tendencja siłą rzeczy łapie sam Antwerp, więc jest to coś, co jest w miarę logiczne i dlatego ten wynik gdzieś tam sobie odbił do tych 17-15 groszy. Po czym ja ogólnie podbiłem jeszcze raz Winiego do tych 21 groszy. Ja to powiem, że no to ja zrobiłem w ten sposób, że no zrobiliśmy ten mem na live, nie? Więc gdzieś to może tam w ten sposób wyjść. To, co jest ciekawe, to to, że podczas dnia naprawdę tego Winiego troszeczkę schodzi. Troszeczkę dosłownie, to nie jest jakaś duża ilość. Znaczy, wiadomo, 600 to nie jest jeszcze tak mało, ale to, co jest interesujące, to to, że nie ma jakichś wielkich nasiłek. Nie wiem, czy to ładne słowo, ale nie ma jakichś bardzo dużych ilości ludzi, którzy byliby w stanie tego Winiego sprzedawać, powiedzmy, po 19 groszy i zbijać te zlecenia. To jest dosyć pozytywne ogólnie, nie powiem, że nie. Dla mnie Wini kupowany po, powiedzmy, te 10, 12, 17 groszy był jeszcze spoko. Nie wiem, jak on by wyglądał teraz, gdyby w niego inwestować. To też jest taka naklejka, która, jak sami wiecie, bardzo mocno zależy od wyników RMR-ów, które ostatnio omawiałem, więc tam do filmu tego odsyłam. Także ogólnie rzecz biorąc, ja bym bardzo był zdystansowany ogólnie do inwestowania w te wszystkie rzeczy. A tutaj to, co chciałem powiedzieć, to trochę wyciągnąć się na światło dzienne przed was ten cały paradygmat, dlaczego Vini jako naklejka urósł, nie? I dlaczego ten temat właściwie można gdzieś tam było poruszyć? Pewnie takie pytanie też by się mogło pojawić, dlatego ja trochę jako taka osoba, która jest w to mocno zamieszana, gdzieś tam sobie pewnie tych winich dużo dokupiłem, no bo około 100, 120, gdzieś tam tyle mi się udało ich nabyć, może być w tym zainteresowana. Gdybym miał powiedzieć, czy bym inwestował w niego w celu gdzieś tam zarobienia, powiedziałbym, ciężko mi jest mega powiedzieć, bo o ile ta naklejka może mieć realny hype na siebie, nie? O tyle już pokazała, że go nie ma. W sensie, to jest coś na tej zasadzie, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, to jest ładna naklejka, to jest naklejka, która powinna mieć na siebie hype, to jest naklejka, która w hologramie naprawdę pokazała swoją wartość, cena pokazała, że to jest gówno prawda, nie? I z jednej perspektywy bardzo mocno tej cenie ufam, bo ona nam pokazała realny hype na niego i że ludzie nie chcą ratować tej naklejki, gdyby ona kosztowała 4 grosze, to nikt by się tym nie przejmował. Więc to jest z jednej perspektywy. Z drugiej perspektywy wciąż mną przemawiają wszystkie argumenty, które podawałem wcześniej. W sensie ja nie widzę błędów w tych argumentach, bo dalej wydaje mi się, że jest to jedna z najładniejszych naklejek na Antwerpie. Jest to naklejka, która ma za sobą potężny fanbase. Jest to naklejka, która jest zawodnika z bardzo szanowanej drużyny. Jest to naklejka, która po prostu pasuje do broni i w mojej opinii też no, w grze po prostu prezentuje się mega fajnie, jest mega urozmaicającą broń naklejką. Także wiecie, dla mnie te argumenty dalej działają, jednak mimo wszystko muszę się tutaj w pewnym sensie pogodzić z rzeczywistością, nie? Ja nie mogę zakrawać tej rzeczywistości, ani jej zawijać i mówić, że tak nie jest. Z drugiej strony zauważcie, jak na świetnym wahaniu jest Vini. To jest warte odnotowania, bo wahanie, na którym jest, jest naprawdę niesamowite. Także tu może z tej strony warto jest gdzieś tam do niego podejść, ale pewnie jak sami wiecie, gdybyście zaczęli gdzieś tam lecieć na wahanie na Vinim, to koniec końców skończycie w ten sposób, że
gdzieś tam też podbijecie jego cenę, nie? Czy podbijanie ceny jest spoko? Uważam, że totalnie nie. Wolę, żeby to się zrobiło naturalnie. Z drugiej strony ciężko jest znaleźć taki realny popyt na taką naklejkę. I trochę mi się wydaje, że ta naklejka, nieważne za ile by kosztowała, i tak by ją ludzie kupowali, a jeżeli się ją zostawi samą w sobie, to ona będzie spadała do zera. Po prostu ja jakoś tak na nią patrzę, że ona nie ma na tyle popytu, żeby samoistnie ona rosła. Z drugiej strony jest to naklejka, która, jeżeli ktoś potrzebuje, to jest w stanie za nią dać każde pieniądze, co trochę stawia nas w tej sytuacji, gdzie ktoś by mógł wyjść i powiedzieć: ej, to weź ustal cenę, nie wiem, 300 zł i po prostu ją sprzedawaj, nie? Co właściwie z tej perspektywy, o której mówiłem, mogłoby się udać, i na 70 groszach to się, jak widzieliście, udawało. Na przykład pan The Spinning Snakes sam pokazał, że gdzieś tam jest w stanie taką naklejkę kupić nawet ponad złotówkę. No ale to, jak mówię, to jest dosyć ciężka sprawa i ogólnie ciężka sytuacja, żeby to jakoś tam opisywać szerzej. W sensie ciężko mi jest wejść w głąb i się tak rzeczywiście nad nią zastanowić i odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie to jest kwestia ryzyka. Jeżeli ktoś lubi to podejmowanie ryzyka na takich rzeczach, to może być to coś dla niego. Ja powiem, że mega lubię. Jakoś to ryzyko na Steamie, gdzie nawet kwoty nie są jakieś zawrotne, na naklejkach, w które wierzę, jak sami widzieliście, mi się podoba, tak samo jak Floppy, to też jest coś, co gdzieś tam mnie jakoś porywa. A sami wiecie, że ja ogólnie mam też coś takiego, że o ile rzeczywiście ryzykowne inwestycje to nie jest moja taka główna oś, co pokazuje mój stan konta, że teraz jednak, no sami wiecie, gdybym chciał inwestować na serio, to bym teraz w coś inwestował. A ja jednak się boję tej operacji, co jednak sprawia, że to ryzyko w ogóle wystąpienia operacji mnie straszy. Dlatego mówię, że jakiś long term, jakieś wahanie bardzo ryzykowne jest tu pewnie możliwe, ale ja ogólnie mówię, że na przykład kupiłem sobie w niego ostatnio za 20 zł, żeby po prostu sobie gdzieś go tam kupić. Dla mnie to jest też ten mem kanału, więc też bardziej w ten sposób do tego podchodzę. I to tyle. Także to jest mój cały statement, jeżeli chodzi o Winnego. Trzymajcie się i hej.